Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Radosław Siwiec i w Komarchu jestem kierownikiem rozwoju produktów z zakresu Industry 4.0. W dniu dzisiejszym opowiem Państwu o możliwościach wykorzystania rozwiązań z zakresu internetu rzeczy w aspekcie Lean Management i zarządzania jakością. Na początek chciałem powiedzieć o sobie kilka słów. Otóż od najmłodszych lat w zasadzie miałem możliwość poznania funkcjonowania biznesu z racji tego, że moi rodzice od 90 roku prowadzą firmę. W 2014 roku rozpocząłem pracę w przemyśle produkcyjnym, mianowicie w USA rozpocząłem pracę jako monter w branży automotive. Następnie po powrocie do kraju pracowałem w branży lotniczej i zbrojeniowej. Zajmowałem się produkcją różnorakich elementów, głównie skrawanych. I to były zarówno elementy broni, części do silników lotniczych i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Pracowałem jako programista maszyn CNC, naprawiałem te maszyny, współtworzyłem system jakości. Nim przeszedłem do branży IT, pracowałem na stanowisku dyrektora technicznego. Zaczniemy od, z racji tego, że prezentacja ma być trochę o jakości, więc pozwolę sobie rozpocząć od wycinka z normy ISO 9001 w wydaniu 2015. Otóż organizacja powinna określić czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą mieć wpływ pozytywny lub negatywny na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych celów i wyników. Czynniki te mogą się zmieniać, dlatego powinny być regularnie monitorowane i przeglądane. Otóż takim czynnikiem zewnętrznym pozytywnym, który może wystąpić, jest rosnąca dostępność rozwiązań z przemysłu 4.0 oraz dostępnych środków na jego implementację. Jakie są etapy wdrożenia? Jak wdrażać ten przemysł 4.0? W zasadzie możemy powiedzieć, że tą drogę tak zasadniczo da się podzielić na 4 etapy. Otóż zaczynamy od połączenia, następnie zbierania danych, później analizy i przewidywania tego, co będzie w przyszłości. Teraz troszeczkę może zmienimy granularność. Otóż od czego możemy zacząć i najczęściej zaczynamy? Zbieranie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym, następnie wdrożenie robotyki, wykorzystanie komend głosowych, wizualizacja 3D, następnie rozszerzona rzeczywistość, analiza big data, wykorzystanie sztucznej inteligencji, aż dochodzimy do etapu smart factory. Także w zasadzie można przełożyć te sześciokąty, które tutaj Państwo widzicie, na tamte wcześniejsze 4 etapy. Będę o tym jeszcze mówił w późniejszej części mojego wystąpienia. Okej, zarządzanie jakością i lean manufacturing. Jak powiązać je z wdrożeniem przemysłu 4.0? Na pewno w większości Państwo znacie cykl Deminga czy koło Deminga, PDCA. Zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zaktualizuj. W połączeniu z takim, myślę, dosyć też znanym powiedzeniem, że nie można zarządzać czymś, czego nie da się zmierzyć, dochodzimy do momentu, w którym w zasadzie dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym mogą nam znacząco pomóc. Też a propos jeszcze drogi, jak dostać się do przemysłu 4.0, tutaj chciałbym powiedzieć, że wykorzystujemy tu podejście Digital Kaizen, czyli podejście małych, systematycznych zmian. Będę jeszcze też o tym mówił na końcu. Okej. Dane produkcyjne, czy wykorzystujemy właściwe miary? Bardzo często, w zasadzie zazwyczaj, do pomiaru efektywności procesów korzystamy z wskaźników efektywności. Na pewno większość z Państwa znacie określenie KPI. Natomiast bardzo często okazuje się, że ze względu na to, że zapisy są prowadzone w sposób ręczny, no to zebranie tych danych do wyliczenia wskaźników okazuje się czasochłonne. Z racji tego, że trochę czasu zajmuje, bardzo często okazuje się, że wybieramy trochę łatwiejsze miary, te, które będą dla nas prostsze do wyliczenia, mniej zajmą naszych ludzi, no bo nasi ludzie mają się skupić na produkcji, to jest naturalne. Okej, stawka za roboczą godzinę. Jaki jest realny udział mediów? Otóż w większości przedsiębiorstw stawka za roboczą godzinę uwzględnia zużycie mediów, które przyjmowane jest najczęściej w oparciu o moc znamionową, ilość przepracowanych godzin, które są w przybliżeniu podawane później na roboczą godzinę pracy stanowiska.
Nie ukrywam, że ja też tak robiłem. Dokładnie w taki sam sposób wykorzystywałem moc znamionową maszyn, później rozdzielałem to też w oparciu na konkretny zasób, uwzględniając ilość przepracowanych godzin. Natomiast no, bardzo często się okazywało, że logika podpowiada, że coś tu nie gra. W związku z tym zdecydowaliśmy o rozwoju takiego rozwiązania jak Smart Metering for Industry. Jest to rozwiązanie chmurowe ułatwiające użytkownikom rzetelniejszą weryfikację zużywanych mediów. Otóż różnica zasadnicza była taka, że na tej samej tokarce mogliśmy toczyć element ze zwykłej stali węglowej o średnicy 50 mm i zużycie prądu mieliśmy na jakimś określonym poziomie, a za chwilę mogliśmy toczyć pierścień inconelowy, który naturalnym jest, że taka tokarka będzie zużywać znacznie więcej tej energii. W związku z tym na dobrą sprawę nie wiemy, jaki mamy koszt energii w tym i w tym przypadku. I takie rozwiązanie może nam takiej informacji udzielić. Kontynuacją tego, co powiedziałem, jest właśnie ten slajd. Otóż ja pokazałem tutaj ten raczej pozytywny wariant. Otóż zwłaszcza w procesach wyceny, w procesach kwotacji, no, dokonujemy jakichś założeń, tak, i podajemy naszym klientom, że wytworzenie tego u nas będzie kosztować tego i tyle, oczywiście z uwzględnieniem marży. Natomiast no, może się okazywać, że konkurencja ma no, te stawki trochę niższe. I tak jak widać, niższe bądź wyższe. Natomiast tak jak widać tutaj na ilustracji, może się okazać, że wstępnie przyjmiemy, że ten koszt będzie wyższy z racji tego, że oprzemy się na mocy znamionowej maszyny. Okej, możemy na podstawie danych historycznych sprawdzić, ile realnie tego zużywamy na podstawie przepracowanych godzin i podzielić jedno przez drugie, w wyniku czego otrzymamy udział mediów średni w stawce roboczo-godzinowej. Natomiast możemy też wykorzystać rozwiązanie, o którym mówiłem wcześniej i zweryfikować, że nasze koszty mogą być jednak realnie niższe na tego typu częściach. Okej, kilka słów o marnotrawstwach. Co, gdzie i ile? No, myślę, że to jest powszechnie znane, przynajmniej wobec, że jednym z elementów Lean Management jest eliminacja marnotrawstw. No, w skrócie możemy przyjąć, że eliminujemy lub ograniczamy czynności i procesy, za które klient nie zapłaci. Jakie to mogą być marnotrawstwa? Mogą to być straty produkcji niezgodnej, straty oczekiwania, straty nadproduktywności. Te trzy obszary jesteśmy w stanie pokryć za pomocą rozwiązania Comarch Industry 4.0. Mamy też straty magazynowania i tutaj z pomocą przychodzi nam w zasadzie siostrzane rozwiązanie, które współpracuje też z wcześniej wymienionym, mianowicie Comarch Asset Tracking, który pozwala śledzić nasze zasoby, śledzić drogi przepływu towarów w przedsiębiorstwie, na magazynach. Okej, pójdziemy kroczek dalej. Ciągłe doskonalenie. Jak można tu wykorzystać przemysł 4.0 w zasadzie? Jak przemysł 4.0 przekłada się na ciągłe doskonalenie? Otóż tworząc koncepcję rozwiązania, mieliśmy w zasadzie w centrum to, żeby wspierać człowieka w procesie produkcji. Tak, przemysł 4.0 zakłada też, że no, ten człowiek jest na wielu obszarach wspierany. Część rzeczy oczywiście automatyzujemy, tak żeby ten człowiek mógł się skupić na przynoszeniu, powiem może kolokwialnie, na przynoszeniu wartości dodanej. Też w ramach w ogóle rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 staramy się usuwać ograniczenia. Co też nam to daje? Co nam daje to rozwiązanie? Mamy znacząco ułatwione wprowadzanie małych zmian, czyli tak nawiązując jeszcze do tego Kaizena. Otóż bardzo często, zwłaszcza w przypadku dokumentacji, konieczna jest kontrola rewizji, ściągnięcie z produkcji starych dokumentów, wydanie nowych. No to w momencie, kiedy mamy zdigitalizowaną tą dokumentację, ten proces odbywa się znacznie szybciej i co więcej, dzięki danym pozyskiwanym w czasie rzeczywistym możemy znacznie szybciej weryfikować to, czy zmiany wprowadzone przyniosły pożądany przez nas rezultat.
Możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wygląda panel produkcyjny dla operatorów. Co on umożliwia? W ogóle rozwiązanie Comarch Industry 4.0 i panel, który widzicie, bazuje głównie na danych z maszyny, ze sterowników PLC, z czujników. W związku z tym te dane są pozyskiwane w czasie rzeczywistym w sposób automatyczny. Tak, natomiast w dalszym ciągu pozostawiamy pewien obszar operatorowi do współdziałania z tym systemem. Co takie rozwiązanie nam daje? Możliwość poznania faktycznych kosztów produkcji, realnej pracochłonności, którą mamy na określonych grupach produktów, czy na określonych zleceniach, czy też w zależności od zmiany, czy to jest dzienna zmiana, czy popołudniowa, czy nocna. To też przekłada się na dostęp do informacji pozwalających na realną poprawę wydajności procesów. Możemy śledzić, jakie mamy rodzaje przestojów, ile ich mamy, które najczęściej się powtarzają. Dzięki temu możemy też dojść do przyczyn źródłowych. No i znowu z racji danych możemy znacząco usprawniać zarządzanie procesem produkcyjnym. Wąskie gardła. Ciężko tu powiedzieć coś nowego od strony produkcyjnej, bo jest to problem powszechnie znany i na pewno większość z Państwa się z nim zderzyła. Jak tu możemy wykorzystać internet rzeczy? Z czym ten internet rzeczy do nas przychodzi w tym temacie? Otóż jako taki pierwszy krok internet rzeczy, czy w zasadzie ja to będę stosował wymiennie z koncepcją przemysłu 4.0, Internet rzeczy pomaga odnaleźć kluczowy zasób warunkujący przepływ strumienia wartości dla całej linii lub nawet fabryki. Otóż często może się zdarzać, że to wąskie gardło gdzieś nam wędruje po produkcji, tak? Lub wprowadzimy usprawnienie i to wąskie na obecnym wąskim gardle wprowadzimy usprawnienie i wąskie gardło przeniesie się gdzie indziej. Jako kolejny krok z racji digitalizacji wielu obszarów, które przemysł 4.0 i internet rzeczy dotyka i też zmienia w przedsiębiorstwach i w procesach biznesowych, to jest to, że umożliwia łatwiejszą zmianę ograniczeń systemu tak, aby poprawić wydajność wąskiego gardła tego bądź następnego i w przyszłości. Co idzie za tym dalej? W procesach planowania i zresztą wielu innych możemy nadać takiemu wąskiemu gardłu najwyższy priorytet i też pierwszeństwo w planowaniu. Idąc jeszcze krok dalej, możemy wprowadzać dalsze zmiany w systemie celem dalszej poprawy wydajności, czyli znowu wracamy powiedzmy do Kaizenu. Kilka słów jeszcze o dokumentacji produkcyjnej. Ja o tym już mówiłem wcześniej, ale teraz chciałbym troszeczkę rozwinąć ten temat. Otóż z racji wymogów normy musimy zarządzać rewizjami dokumentów. To też powiedzmy wiąże się z tym, że możemy mieć nieaktualną dokumentację produkcyjną na naszej hali produkcyjnej, musimy te dane archiwizować. W przypadku przemysłu lotniczego to jest nawet 30 lat, więc summa summarum no, rozmiary tych dokumentów czy magazyny dla tych dokumentów z czasem no, zyskują całkiem spore rozmiary. Co więcej, żeby analizować te dane, które są zapisane na tych fizycznych arkuszach, czy to kart kontroli procesu, czy jeszcze innych, no to tu, żeby móc je przeglądać, żeby zebrać te dane, musimy mieć fizyczny dostęp do nich. No to nierzadko jest problematyczne. Co nam daje tutaj dokumentacja zdigitalizowana? Otóż na produkcji będziemy mieli zawsze aktualne wersje. Nie musimy już archiwizować tych danych w sposób fizyczny. Możemy archiwizować te dane na dyskach, oczywiście z kopią zapasową. Znacznie łatwiejszy dostęp danych uzyskujemy w ten sposób, na przykład do statystycznej kontroli procesu oraz znacznie łatwiejsze wprowadzanie zmian i ich kontrola. Tutaj taki fajny punkt, ja osobiście dziękuję panom, którzy wyszli z tą inicjatywą, jeżeli chodzi o normę ISO. Otóż w 2015 roku norma wykorzystuje już termin udokumentowane informacje zamiast dotychczasowych dokumentów i zapisów, więc to podejście jest troszeczkę bardziej, a nawet znacząco bardziej elastyczne. Kilka słów o otrzymaniu ruchu, czyli jak tutaj możemy znowu wykorzystać internet rzeczy, możemy odczytywać bezpośrednio dane ze sterowników PLC, możemy mierzyć czas pracy, ilość cykli, zarówno dla maszyn, dla oprzyrządowania,
Też znowu wchodzimy w obszar, kiedy wspieramy operatorów, wspieramy techników utrzymania ruchu, czyli przypominamy o codziennych czynnościach konserwacyjnych, przypominamy o zbliżającym się terminie przeglądu okresowego, czyli tutaj w ramach działania Total Product Maintenance. Też uzyskujemy dane realne na temat czasu pomiędzy przestojami, czasu do naprawy. Też znowu mamy archiwizację danych serwisowych, czyli odpada nam, mówiąc kolokwialnie, archiwizowanie danych serwisowych i prowadzenie metryk w formie papierowej, którego osobiście ja niezbyt lubię, coś, co ja niezbyt lubiłem robić. No i również pomaga nam to znacząco usprawnić planowanie przeglądów. Zacząłem od etapów, natomiast na końcu chciałbym powiedzieć o tym może jak zacząć, tak? Nasza propozycja jest taka, żeby zacząć zgodnie z zasadą Pareto. Otóż szukamy potencjalnych 20% przyczyn, które mogą powodować większość naszych problemów. Czyli zaczynamy projekt w jakimś małym obszarze, tam gdzie mamy największe bolączki, największe potrzeby, największe może niedobory. I zaczynając z takim podejściem, idąc dalej, staramy się podchodzić zwinnie do projektów i tak też rekomendujemy naszym klientom, żeby tak do tego podchodzić. Dlaczego? Dlatego, że takie podejście umożliwia nam zmianę kierunku powiedzmy w miarę rozpoznawania terenu przez klienta, tak? Bo może się okazać, że okej, mamy nowe obszary, które jednak są dla nas bardziej krytyczne, tak? I musimy je najpierw objąć tym rozwiązaniem, bo są dla nas ważniejsze. Co więcej, też może zmienić to troszeczkę kształt rozwiązania i uchronić nas przed fiaskiem fazy pilotażu, która, jak pokazują badania, nieczęsto ma miejsce. Mówiłem o podejściu zwinnym, teraz znowu wrócę do Digital Kaizen. Zmiany wprowadzamy krok po kroku na zasadzie ciągłego doskonalenia, ale zarówno w sferze organizacyjnej, jak i cyfrowej. Chciałbym to podkreślić. Te dwie sfery muszą współistnieć i współpracować. Nie da się zbudować efektywnie koncepcji przemysłu 4.0 w firmie, jeżeli chcemy osobno, powiedzmy, osobnym życiem miałby żyć świat cyfrowy i osobnym życiem świat produkcji. Co więcej, w ramach takiej ścieżki, w ramach takiego rozpoczęcia projektu, w ramach którego wdrożymy internet rzeczy, konieczne jest, aby ciągle monitorować ryzyka i szanse towarzyszące transformacji cyfrowej. I tutaj znowu musimy działać zarówno i w sferze organizacyjnej, jak i cyfrowej i śledzić, starać się szukać tych możliwości, tak? Co zrobić lepiej cały czas, nieustannie. I na koniec cyfryzacja, tak jak powiedziałem, to przede wszystkim współpracujące systemy. To są dwa światy, które muszą współistnieć. Dlatego nie możemy tutaj mówić, czy nie powinno się mówić o podejściu człowiek kontra maszyna, czy człowiek czy maszyna, ale powinno się mówić o podejściu człowiek oraz maszyna, czyli współpraca świata realnego ze światem cyfrowym. To muszą być dwa ekosystemy, które współistnieją. Świat cyfrowy jest przede wszystkim odwzorowaniem świata realnego, więc to nie jest tak, że on będzie sobie istniał całkowicie osobno, dlatego że naszym celem jest to, żeby świat cyfrowy miał realne dane i miał tych danych na tyle, żeby pomógł nam w przyszłości przewidzieć za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, analizy big data, żeby pomógł nam przewidzieć to, co się za chwilę może stać, jaki będzie efekt wprowadzonych zmian, czyli będziemy w stanie modelować nasze procesy biznesowe, modelować nasze procesy produkcyjne i wiele, wiele innych rzeczy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Mówił do Was Radosław Siwiec. Życzę dobrego dnia.